Ostatnia informacja, zanim Państwo będziecie zadawali pytania, to jest informacja, która mnie bardzo jakby dotknęła, bo dotyczy konkretnie tego miejsca, nie tej sali, ale kancelarii, mojego biura, gdzie codziennie pracuję. Szefem Rządowego Centrum Legislacji. Wiecie, to jest właściwie serce Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i całego rządu. I tam pracują ludzie, którzy mają przygotowywać nowe ustawy, nowe regulacje prawne, sprawdzać propozycje nowych regulacji prawnych. W czasach tych ostatnich miesiącach Prawa i Sprawiedliwości szefem Rządowego Centrum Legislacji był pan Krzysztof Szczucki. Znana osoba, także Państwo pewnie go znają. Dziś także aktywna politycznie, jeśli dobrze pamiętam, chyba kandydująca także w tych wyborach. W czasie kampanii do parlamentu krajowego, teraz mówię o jesieni, o ubiegłym roku. O tych kilku miesiącach kampanii wyborczej ubiegłego roku, od lata, od wczesnego lata do zimy. Pan Krzysztof Szczucki, będąc szefem Rządowego Centrum Legislacji, zatrudnił na tych kilka miesięcy 6 pracowników, którzy nie świadczyli tu żadnej pracy. Ani w RCL-u, ani żadnej innej podległej tutaj instytucji. Nie logowali się nawet w komputerach. Tych 6 pracowników organizowało kampanię wyborczą panu Szczuckiemu. W ciągu tych kilku miesięcy wypłacono im 900 tysięcy złotych. Skierowaliśmy sprawę, wniosek do prokuratury 3 dni temu. W kilka miesięcy 900 tysięcy na kampanię. Do tego dodatkowo 120 tysięcy złotych na gadżety wyborcze, na tego typu i także eventy. Nieprzypadkowo wszystkie, to brzmi w ogóle dość, przyznacie, osobliwie, była kampania reklamowa i różne eventy, które promowały legislację. Tak to się nazywało. Wszystkie miały miejsce w okręgu wyborczym pana Szczuckiego. To jest ilustracja, bo takich sytuacji, jak wiecie, jest więcej. To wyście pisali ostatnio o złotych chłopcach Morawieckiego, którzy zarabiali z kolei na bardzo drogiej, naprawdę wielomilionowej kampanii antywojennej. Cała ta kampania polegała głównie na tym, żeby wyciągnąć kolejne dziesiątki milionów złotych z publicznej kasy. To jest właściwie każdego tygodnia trafiamy na tego typu kwiatki i sytuacje, dlatego ja nie chcę Państwa tym zanudzać, ale chciałbym, żebyście mieli świadomość, że praca moich urzędników tutaj polega też bardzo często po prostu na czyszczeniu brudu, jaki został po naszych poprzednikach.